Artystycznie, bezgranicznie, kiermasz wielkanocny pod takim właśnie hasłem zorganizowano na terenie transgranicznej strefy aktywności w Gołkowicach w gminie Godów. Impreza odbyła się w ramach projektu Synergia, integracja społeczności i instytucji Pogranicza Godowa i Petrowic u Karwinę. Czekają na nas dzisiaj różne atrakcje, występy najmłodszych naszych dzieci, czyli grupy tanecznej Anawa, która właśnie pracuje w Ośrodku Kultury w Gołkowicach. Występ również zespołu Władysławia, gościnnie zaproszonego z Wodzisławia Śląskiego. Czekają nas również atrakcje dla dzieci, dla tych najmłodszych, bo wiadomo, że dla nich też musi się coś tutaj znaleźć. No i oczywiście piękne rękodzieła i ozdoby świąteczne. A rękodzieło na jarmarku stworzyli zarówno lokalni artyści z gminy Godów, jak i ci z drugiej strony granicy, a więc z partnerskiej gminy Petrowice u Karwinę. Jeśli chodzi o polsko-czeską integrację, no to przy każdej możliwej imprezie współpracujemy z pobliskimi Petrowicami. Między innymi na takich właśnie kiermaszach. Oni do nas przyjeżdżają ze swoimi dziełami. My również jeździmy do nich, nasi wystawcy do nich jeżdżą. Każdy, kto w trakcie imprezy odwiedził transgraniczną strefę aktywności w Gołkowicach, miał także okazję do skosztowania świątecznych wypieków, które ze straganów znikały jak przysłowiowe świeże bułeczki. Podczas jarmarku odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Kicek Wielkanocny Zajączek. Dla każdego uczestnika przewidziano słodką niespodziankę, a dla zwycięzców dyplomy i nagrody.